Jest poniedziałek, 12 marca. Zapraszam Cię dzisiaj do ruszenia w drogę z Jezusem. Dokąd nas dziś zabierze i co się wydarzy, dowiemy się z tekstu Ewangelii. Wycisz swoje myśli i powiedz w sercu: jestem gotowy, Panie. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. W czasie dzisiejszej wędrówki z Jezusem spotykamy zatroskanego ojca, którego dziecko jest umierające. Jest on świadomy, że tylko Jezus może mu pomóc. Prosi go o to z nadzieją, że zostanie wysłuchany. Jezus zapewnia go: syn twój żyje. A ty jak zachowujesz się w trudnych chwilach swojego życia? Mężczyzna uwierzył słowu wypowiedzianemu przez Jezusa i z tym słowem wrócił do swojego domu. To spotkanie i rozmowa przyniosły zmiany w jego życiu. Smutek i ból przemieniły się w radość i pokój. Jak wygląda Twoja wiara w moc Słowa Bożego?
i uwierzył on sam i cała jego rodzina. Postawa ojca wskutek wiary stała się znakiem dla jego najbliższych. Jezus pragnie, aby nasza wiara oddziaływała również na innych, naszą rodzinę, przyjaciół, kolegów w pracy. Czego nauczyłeś się dzisiaj, wędrując z Jezusem i widząc postawę napotkanego mężczyzny? Wsłuchaj się jeszcze raz w tekst Ewangelii. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Na zakończenie możesz pomodlić się tymi słowami. Panie Jezu, proszę o łaskę zawierzenia Ci wszystkich trudnych spraw mojego życia. Naucz mnie ufać Twemu Słowu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.